Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Wiedźmin 3 Dzikie Gony. Dodatkiem krew i wino. Więc dzisiaj wybieramy się właśnie na nasze piękne bułania turniejowe do namiotu rejestracyjnego, zapisujemy się na turniej i wszyscy są ogólnie rzecz biorąc zadowoleni. Robimy to oczywiście w imieniu Gillion, ponieważ on się połamał i... O, coś tu? Olmerin, Telsanser... A, no dobra, to są tylko ludzie, którzy są zapisani na tej tablicy. Okej. Okay. Ja, panie Skrybo, mogę ci tutaj coś dopisać, na przykład, że chcę wziąć udział? Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Tak, dokładnie. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Jestem naprawdę odczytaną i szlachetną osobą. Wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. No bo jestem sobą. To niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Niech będzie Ravix. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę. Ach, królowa Mewę. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. Nawet ją pamiętam. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. No, a co tam ten Ravix? Żebym wreszcie wiedział, jaki jest... Z Czteroroga? Jakieś backstory? Żebym się z nim utożsamił może? Tutaj w Toussaint traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Kalante. No ja wiem, powiązana z Sirius ogólnie. Zgadza się. No to chyba będę Ravixem. Niech będzie wielmożny Ravix. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. A to tylko biorę ze względu na właśnie tarczę z tym herbem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. Powieszę sobie na ścianie czy coś. W takim razie dziękuję. Bardziej, że ten herb rodzinny wygląda znajomo. Instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie... Niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Coś tam było. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Jestem tak dobry, że nawet nie musisz mi tego tłumaczyć. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Na honor, nie wiem. Podwiązki jaśnie oświecone. No co, no miłość mojej pani. Przysięgam na miłość mojej pani Yennefer z Wengerberga. Cały czas wierny, bardzo ładnie. Z poszanowaniem cnót rycerskich. I to jest prawdziwe rycerstwo. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. No i to szanuję. Mogę w końcu walczyć za Yennę. To już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. To muszę zmienić swój szpej? Ej, to niedobrze, nie będę miał... Błyszcząca. Nie będę miał tych wszystkich moich bonusów. Udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! A nie mogę walczyć w swoim wiedźmińskim rynsztunku, on jest na pewno na wyższym poziomie. Nawet jeśli to nie zabierajcie mi moich wiedźmińskich rycerzy, mieczy. No herb jest spoko. Broja też nie wygląda najgorzej. Trochę taka...
No lśni się jak psu. Hej, ta zbroja nawet jest trochę lepsza. Dobra. To idziemy na strzelnicę. Z drogi. Fuj, psie skrętki, a co ja tam skręty? Osiema Palmerin. Geralt, a niech mnie. Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Z tym wyjątkiem, że nie mam żadnych błędów. Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatre. Widziałem go przed chwilą. A pamiętam, to jest ten Nilfgaardczyk chyba. Tak, oczywiście Nilfgaardczyk. Pamiętam, że była jego córka, Rosa Faratre, którą uczyliśmy fechtunku. Nilfgaardczykowi zabroni. Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. No, słucham. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. No, będę miał. No i robi mi to specjalnie. Jestem ślepy i mam okulary magistraco. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. No dobra. Południowce, słońce mi nie wadzi. Hej, łatwo. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Tym bardziej, że mam 100% win ratio, mordo. Dobra, jakieś śmieszne skojatelsony. Dobra, to tak, na pewno Triss bym walił. No, a reszta może być. Dobra. Jakiś ciaran, kieran. Tylko nadzieję, że nie ma rogu dowódcy, żeby te misalonezów robić. Aha, spasować. To w sumie spoko, to od razu zrobimy sobie tak. I co, Villetre ten dopiero wjedzie w następny, nie? Mógłbym zrobić to tak, tu spala i dzięki temu mamy remis i jest super. Dobra. Teraz mój ruch, więc ja sobie wyciągnę najgorszego szpiega wojennego. O, jest tutaj Regis, proszę bardzo, Regis w formie wampirza. Uchodzę delikatnie mówiąc za potwora, za krwiożercze monstrum. To nie, czy on ma jakieś kukiełki. Przez to, że dodał tutaj ten róg, no tak bym nie chciał tych naszych, jakby to powiedzieć, tych szpiegów tu wrzucać, no ale z drugiej strony i tak mógł ich bardzo łatwo, że tak powiem, wygryźć, to mnie to tam różnicy nie robi. Zaraz zresztą zaprezentuję, na czym to polega, ponieważ mając trzy kukły będę mógł całkiem śmieszkować. Aha. Odebrał mi moc śmieszkowania. No cóż, to miało być na zasadzie, że okej, chcesz się tak bawić, to ja ci skopię dupsko. Nie, to nie. Chyba, że poproszę go o to, żeby tutaj wszystko działało normalnie i zaraz to rozpogodzę w diabły. Okej. I robimy to w ten sposób, nie ma problemu. Jeszcze jak masz jakieś mgiełki, to bym z chęcią je przygarnął. Bo lubię takie sytuacje. Dobra, więc wycofujemy sobie tę jednostkę. O, sam chciałeś nawet... No to w sumie ja mam jedną dodatkową kartę do przodu, gościu. To co, to mi się wydaje, że krwiożercze monstrum ogólnie uchodzi za ten. Za na ten wychodzi. Dokładnie tak, to miałem na myśli. Że wychodzi z pola bitwy, na cmentarzysko. No, jest Ciri. Ciri, umyj syry. No to co, to ja tutaj sobie zrobię 20 i cię... Ja cię już w ogóle w tym momencie zgnojem, a to przepraszam, to czekaj. Może jakoś tak, nie wiem, tutaj wyciągnę jeszcze jedną taką kartę przyjemną. Powiedzmy, że to tyle. No. Bo Ciri sprzątnąć nie idzie, ale tak 98 wydaje mi się sensownie. No. Co tam? Gratuluję. I w takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. No to dawaj. Powodzenia. Wygraj dla mnie.
Nie ma to jak łatwe zwycięstwo. No i co tam, Vivi? A to nie miało być tak, że się zamieniamy? Pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. A jaka to jest w sumie najwyższa nagroda? Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. No okej, spoko. No i super. Przed wami Horm Akerspark. To książę prosto z Mecht. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. No nie wiem, czy taki śmiałek. Aha, to ja czerwone, no dobra. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Rawiks z Czteroroga. Niech się pokłoni nam. Serio? No rób ten ukłon. Aha. Będą tylko czerwone tarcze. Dobra, ja strzelam do czerwonych, prosto. Niech zwycięży najlepszy. Ale ci głos nie pasuje do mordy. To jest tak jak nawet z Johnem Garrettem, że myślicie, że on ma jakąś twarz i to będzie pasowało, ale wychodzi, że nie. Dobra, więc ja strzelam tylko do czerwonych, no to już. Halo, co jest? Imcz Rawiks już ustrzelił ponad połowę celu. Czy uda mu się dotrwać? Czy przegra? Tak, ja wiem. O kurczę, tu jest... Aha, no to już zestrzeliłem, sorry. Już chciałem powiedzieć, że co jest grane. Imcz Rawiks z Czteroroga. Wygrana już jest jego! Oko wytężał dzielnie i wreszcie dopiął swego! No super, cieszę się, ale nie ma... Aha, ona idzie. Daje mi kuszę, okej. Okay. I jeszcze będzie miała ten taki fajny herb rodzinny. Dzięki. To nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki. Dzięki, pani. Kusza Rawiksa z Czteroroga. No to fajnie. Czuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Nie, to nie dlatego i ty dobrze o tym wiesz. Pewnie ten zielony wisior. Przegrać jak taka wstążka. Przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Mój łuk trochę szaleje, nie widzisz tego? O, uspokoił się już, na całe szczęście, bo tak drgał jak popieprzony. Mój łuk drży, to miejsce strzał. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivien. Okej. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Ten dzieciak jak tam z łuku. Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. No ty to tak bym powiedział, może lepiej nie idź. Tak. Pójdziemy teraz. No dawaj. Co złego może nas czekać? Może tak naprawdę to jakaś księżniczka zamieniona w drzewo czy wierzbę. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Czy ty tego nie umiesz nawet robić, gościu? Dobra, gdzie jest moja nowa kusza? Ej, ona wcale nie jest lepsza. Ale mam na niej swój herb, więc... Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostało. Czyli co, malikantropie, prawda? O spore rozmiary. I jeszcze się okaże, że to... A nie, już chciałem powiedzieć, że to ona jest tym potworem. Vivien trzyma ptaka w klatce? Jak wstążyć? Jeśli tak, to nie widać go. Sole nalezańskie. Bruksy mają słabość do ptaków. Można z nich robić okłady. O nie, ona jest bruksą. Najgorzej. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko jen ma obsesję kolorów. To niedobrze. Ej, tam jeszcze jedna rzecz była. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Lucy. Czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia?
poszli mi stąd! No okej. Jak wasze... A co tam robiliście? My w sprawach turniejowych. Nic ważnego. No na pewno tak, sprawy turniejowe. To naprawdę były... Żony jaja ropuchy! Obserwuję cię, siwy. Co tam? Ktoś mnie ponoć obserwuje, czuję się niebezpiecznie. Mężni rycerze, szlachetne damy, popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. No wszyscy się lśnią, naprawdę. Z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będzie latami. O nie, gościu ma taką ciulową nilfgardzką zbroję. No ten z Metiny to ma taką zbroję, którą zrobił mu chyba ten... ten frajer. A Reinfarna znam z kart z Gwinta. To Nimir Stroj! O, Redania. Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety. Ech, Nilfgaardczyk. Hrabia Taj z Dorndal. No kurczę, no trochę was jest. Książę Lyrii i Rivi. O, to taki stary znajomy. I ja na płotce, elo. Krawiks z Czteroroga. Specjalne brawa dla Greguara z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. No dobra, no możemy się tak bić. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Krawiks Czteroroga, co? Dobre sobie. Mnie nie nabierzesz. Do dziś noszę ślad po spotkaniu z twoim parszywym żelastwem. Co? Nie pamiętasz mnie? Jestem tajny. Nie pamiętam cię. I przysięgam ci, że jeszcze przed zakończeniem turnieju dodam kolejną szramę do kolekcji, którą nosisz na gębie. Skończyłeś? To odsuń się. Przeszkadzasz mi. No właśnie, gościu. Oto patronka, pani Vivienne. Jej gracja was natchnie na cały dzień. Chyba dobrze. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko na nim. Oj, zdziwisz się. Niestety w sumie ten turniej to mnie chyba tak mocno nie obchodzi. Niech w tyle nie zostanie! Sraka. A co się rymowało do rumaka? Panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowie. Gonić się będą z wiatrem na czas. Taka rozrywka dla całych mas. No dobra, może być. Tu. Dziękuję, pan szkielet. Jak błyskawica lśni jego ostroga. No spoko. Tak jest właśnie, nie zmyślam. Co ja mam robić? Walka konno, przytrzymanie przycisku do celu wolnożnik przymatwy, w którym prowadzić atak, strzelanie konno, przytrzymanie przycisku do celu. No dobra, spoko. To co, ja mam się z kimś bić, czy co? No dobra, jedziemy. Już galop. Co mam to zrobić? Mistrzu Wiedźminie, nie szukacie kogo do terminu? Nie szukamy. Dobra, na razie chyba coś mi nie wyszło. Ale dobra, to powinno być łatwiejsze. Nie mogę już drugi raz. Dobra, jedź, płotka, nie zamulaj. Oj. Może być ciężko. To nie trafiłem typa? Naprawdę? Jakoś to trzeba inaczej robić? Cholera. Jestem za dobry, no co wy. Dobrze, chociaż... No, ale jedź! Płot. No dzięki, przyda się.
I to powodzenie to by się przydało w trafianiu kukiełek. No naprawdę ich nie trafia? No przecież ten miecz w nie wchodzi, o co chodzi? No nie wiem. A jak po prostu tak machnę? No nie, no i tak nie trafiam. Dobra, nie wiem czy jakaś kolizja jest popsuta, czy ja to robię źle i muszę wiedzieć dokładnie jak. No nie wiem. Gdyby to były same takie cele... Dobra, jedziemy na prawo. Oj, pozostały czas mi się kończy. No to nie jest dobrze. No. Nie, nie wiem w ogóle dlaczego mi nie wchodzą te hity. No to mało powiedziane. Walisz mieczem, miecz przechodzi przez to, a tu i tak wychodzi kupsko. Niepowodzenie. Oby z mieczem poszło lepiej. No oby. Co tak na mnie patrzysz, gościu? Robiłem wszystko poprawnie. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Napijemy się. Zgoda. Co z tego, że raz trzymałem dłużej na tym bullet time'ie? Co z tego, że raz trzymałem krócej? Nie. Znaczy no w zwolnionym czasie. No to nie jest czas kul, bo tutaj kule nie latają. Dobrze, chociaż z tego łuku, czy kuszy, umiem strzelać poprawnie. Nie to miałem na myśli. Co miałeś? Za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruxą. Bruxą? W sensie wampirzycą? No, jest takie podejrzenie. Nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Oj, no nie wiem, ja wolę na trzeźwo pracować. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. No takim małym kielonkiem, ja tu walę z Kubana, a ty... Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. No to chyba dobrze. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Tak się wydaje. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Co, rzucasz mi rękawicę? Mam ją podjąć, czy co? Ci upadło. Żądam satysfakcji! Znieważyłeś mnie dwukrotnie! I dwa razy powinny wystarczyć. Odmawiasz pojedynku? W takim razie pokażę ci, jak traktuję tchórzy! No jak? Zakąt płonącej róży, śmieszne. Co, mam się z wami, nie wiem, pojedynkować? Dobra. Sorry, Guillaume. Mogę sobie... A, nie mogę. Dobra, to tu jakiś jeden gościu odszedł w ogóle daleko. Para. Jeszcze taką mocniejszą lepę, ale to było łatwo. Powinieneś poważnie pomyśleć, czy chcesz mnie spotkać po raz czwarty. Zabiję cię, odmieńcze! Miałeś swoją okazję, panie. Nie wykorzystałeś jej. I teraz powinieneś odejść. A ten Nilfgaardczyk jakiś sztywny w tle. Jeszcze się spotkamy, mutancie! No pewnie się spotkamy. A w sumie wolałbym się nie spotykać z takimi idiotami. Którzy przegrywają pojedynki, bo to nic dobrego nie świadczy. Był już taki jeden w podstawce Wiedźmina, który na imię swojej pięknej księżnej Jagódki chciał wszystkim skopać dupki, a później za każdym razem przegrywał i prawie otarł się o śmierć. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Staram się jak mogę. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was
został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. No to spoko. Będziemy się okrywali. Najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. Z jabłkiem? W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Co, muszę patrzeć mu na dupę? Dzięki. Bawcie się dobrze. Ucztujcie. Są taki wysoki. Ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. Chyba perspektywa została zaburzona. Ten jak się skrada za nią. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. Dobra, biegnę. A ten z siwym łbem ciągle się rozgląda za panienką Vivienne. Pierdolę, nie wiem, może? Hello. Dziwne. Byłem pewny, że tu ją znajdę. Ptaszek. Ptaszek zamienia się w ptaszka, prawda? Odlatuje. Warto. Chodź tu, Wilgo. Wygląda na to, że ten ptak dokądś mnie prowadzi. Bul. Dobra, ta zbroja jest śmieszna i w ogóle. Tak się chodzi. Ćwir. Gdzie ty w ogóle lecisz, ćwierkaczu mały? No słyszę tylko, że ćwierkasz. No dobra, no podążamy sobie za ptakiem. O, jakaś pantera w ogóle. Sorry, zły miecz. Dobra, nara. Nara! Zresetowały mi się wszystkie te moje fajne rzeczy, które miałem. Cześć, ptaszku. No, masz panterko. Chodź. No. A ty, ptaszku, czekaj, a nie. Halo. O co chodzi z tymi panterami, tak szczerze? Dobra. Panie ptaszku! Kurczę, no ja cię nie dogonię, nie ma owcy. Dobra, nie chcę mi... Dobra, rozumiem. Sorry, panie ptaszku, nie zdążę. Cały czas mnie to jakieś panterzyska wkurzają. Gdzie uciekłeś? Halo. O, jesteś, cześć. No śmieszny z ciebie ćwirek, no nie powiem. Kurczę, strollowałeś mi, ptaszku. O. Przeleciał nad wzgórzem. Może będzie szybciej po prostu przejść przez jaskinię. Obawiam się, że nie. Wajtar. Dokładnie tak. Dobra. Nara. Parcia purchawo. O, podniosłem szkieleta sobie do kolekcji. Bardzo fajnie. Cześć, ptaszku. Dobra, możesz mi powiedzieć chociaż, gdzie prowadzisz? Bo ja rozumiem, że ćwierkasz panno Wielgo, żeby mnie gdzieś zaprowadzić, ale na razie bez celu trochę biegam. O, nad morze? Arondlight? Tak. Arondlight właściwie, no. Pani jeziora, a więc to ty jesteś Tom. Jak się nazywa? Czy ty jesteś driadą? Czy masz gołe stópki? Jesteś kim? Jesteś harpią? Co? Wiedźmin. Pani Vivienne? Liczyłaś na to, że zginę.
Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Dobra, to jak ci pomóc, Kobito? Więc jednak nie jesteś Bruksą. Czym? Podejrzewałem, że możesz być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. No właśnie, nieistotne, jesteś ptaszkiem. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Za skrzydełkę ci wyrosną z tyłu? Przecież jesteś wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Nie no, ja nie chcę cię zabijać. Polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Kobietą, która trochę... Prawdopodobnie zostałaś przeklęta. Nie wiem jeszcze przez kogo i dlaczego, ale mam nadzieję się dowiedzieć. Myślisz, że ci nie pomogę? Skoro ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie... Przynajmniej nie jest duchem, jak zakładałem, więc... A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? No wszystkim nie zamierzam. Nie chcę obawiać. Chcę ci pomóc. Nic nikomu nie powiem. Chyba, że uznam to za konieczne. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Jak dorośniesz, to zarośniesz. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. No to trochę się udało, no ma blond włosy. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty, a gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. No dobra, to co cię w ogóle przekleło może? Opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. No dobra. Co stało się później? Nimfa. Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni. Ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Nie no, nie będę zabijał, Vivi, daj spokój. Idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana. Bo myślę, że właśnie to mi grozi. Tego jeszcze nie wiemy. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Bo to tu jestem, hej, za to mi nie płacą w sumie. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. No to zaraz będziemy go zdejmować, nie przejmuj się. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone.
Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Nie no, może jest jeszcze jakaś inna, ale pewnie skończy się jakimiś właśnie... Czyli jest inna. No jest inna. Jest inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Wyłysiejesz i umrzesz w agonii. Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. To niedużo. 7 lat. No to mało. Robimy to pierwsze. Rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. No to teraz możesz... Chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. No to już, robimy to. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Może chcesz być ptaszkiem? Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Tylko zmoczysz kuperek i wracamy. Wracajmy. Ale czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment. Okej. To wejdziesz do wody i się zmoczysz i nagle się odsierścisz, że tak powiem? To byłoby całkiem śmieszne. To kąpiel w tym przywróci ci normalną... Aha. Okej. Okay. Wszystko spoko, tylko no właśnie. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. No spoko. Ciekawe. Może będziemy ci po prostu... Nie wiem, gotować wodę z tej sadzawki. Szybko się ubrałaś. Tak, wystawną suknę. Sukienkę, suknię, no. Sukno. Suk jest, sukną. Nie pomyśleć, że myślałem, że to będzie krótki sidequest, ale się myliłem. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Przerąbane. Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Ziom, to jest klątwa. Obaj mieliśmy rację. To klątwa. Pod jej wpływem twoja Vivienne zamienia się w ptaka. Jej stan się pogarsza. Bogowie, jest gorzej niż myślałem. Taka klątwa to przecież gorzej niż choroba. Mówisz, że się jej pogarsza? I co teraz? Pomożesz jej? No kurczę. To będzie zależało od niej. Spróbuję, jeśli mnie poprosi. Ale to się będzie łączyło z ryzykiem skrócenia jej życia do około 7 lat. Co takiego? Nie tak się umawialiśmy! Gościu! To jest ciężki przypadek. Klątwa z czasem staje się coraz silniejsza. A ja jestem wiedźminem. Nie cudotwórcą. No właśnie. Słyszałem o jeszcze jednej metodzie. Można spróbować przenieść klątwę przy użyciu odbicia w tafli wody. Ale tu będzie potrzebny udział osoby, która z własnej woli weźmie na siebie ciężar zaklęcia. I jak to? Zostać samemu ptakiem? Chcesz być rycerzem? Nie, przeniesiona klątwa jest o wiele słabsza. Może się skończyć na apetycie na ziarno i dżdżownicę. Ale trzeba się liczyć z każdą ewentualnością. Włącznie ze śmiercią. Jesteś bohaterem? Czy nie, Guillaume? Ja jestem gotowy oddać za nią życie. Jak rycerz króla Vridanka za piękną królową Cerro. Pięknie, pięknie i pięknie. Ale czy jesteś gotowy do końca życia łykać dla niej robaki? Dziwny fetysz z robakami, nie? Też. Okej. Okay. Ale przełknął, było słychać. Która metoda
według ciebie będzie najlepsza? No ta z... Aha. No to jak nie, to nie będę spoilował, nie będę mówił, co ja bym chciał wybrać. Drastyczne skrócenie jej życia, skoro ja chcę wziąć na siebie to brzemię. No to wiesz. Z taflą wody jest lepsza. Nie stanowi zagrożenia dla Vivienne. Oczywiście. Możesz na mnie liczyć. Ja wszystko zniosę. Ale Vivienne, boję się, że jest zbyt dumna, żeby się zgodzić na coś takiego. Słuchaj, no, życie jest pełne poświęceń. Ostatniej konkurencji. Porozmawiam z nią. Może się zgodzi. Liczę na ciebie. I cieszę się, że przynajmniej coś już wiadomo. To co teraz? Skoro zebrałeś informacje, możesz zrezygnować z dalszej części turnieju. Ale nie chcę. Co prawda nasłucham się od Herolda, jeśli się nie stawisz na ostatnim wyzwaniu. Ale poradzę sobie. To jak będzie? No kurczę, musimy wygrać. Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. No to będzie super. Dzięki. O, nawet fast travel dostanę, jak miło. Już myślałem, że będę musiał sam z buta iść. To może mnie od razu na arenę przeniesiecie i będę mógł się bić. Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmeri de Lonfal. Mam nadzieję, że Palmerina nie zabijemy. Upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Super, super, no. Do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Bijemy tak, żeby zabić? Żadnych. O, jestem chociaż w swojej zbroi. Jeśli bał mieczem tak samo sprawnie, jak strzelasz, to wygramy. Powodzenia. Dobra, już czas, go. Panowie. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Idź ty, Nilfgaardzki. Jełopie, nie lubię cię. No i co? Witajcie, cni rycerze, i panie, i panowie. Przed nami widowisko. A ten z tymi rymami, Boże. Te są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. Dobra, już. Kto cnót nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. To się nie rymowało. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału. Chyba, że się rymowała, ja nie zauważyłem rymu. Smutek przypadnie do udziału. No to już. Tobi? Rozpoczynamy! Już dłużej nie czekamy! Mam swój miecz na pewno? Mam. Dobra, Palmerina już tutaj rozwaliłem. Dobra. Chodź, gościu. Mogę rzucać znaki? Chyba nie mogę, nie będę tego wręcz robił, żeby później nie powiedzieli, że mnie dyskwalifikują. No. Tam, zażyć sobie jeszcze napój, to tam ktoś powie, albo mi się pić chciał, czy coś. Rycerze na arenie ścierali się aż w strach. Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. Geralt, złote dziecię. I Gregoire z pod Gorgony. Dwaj rycerze męscy walczyć będą ze sobą. A ja? Halo. Do ostatecznej walki nie stanie im pan Ravix. Nadzieję wzbudził gorącą, lecz punktów zdobył niewystarczająco. Ej, gościu. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Serio, gościu? Ludzie nie są zadowoleni z tego, co zrobiłeś.
Teraz to się popisałem zajebiście, a przez to, że te manekiny były zbugowane. W dupie mam wasz turniej. Rozegram go sobie później poza nagrywaniem i tyle. Czy sobie zobaczę w Rajczego jakiś poradnik, co tam było nie tak? A jak nie, no to tam... walony. Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Nawet je widziałem. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Jasne. Ale najpierw chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Uważam, że powinniśmy najpierw spróbować tej drugiej metody. No. Mówiłam ci już, to wykluczone. A tu się zdziwisz. Daj mi dokończyć. Ta druga metoda jest zawodna. Po prostu może się udać, albo nie. Uda się! Ja cię uratuję, o piękna Vivien. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. On nie jest twoim wrogiem. Ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie, ale dlatego, że chciał ci pomóc. Nie gniewaj się, pani. Nie jesteś sama. Ja o wszystkim wiem. I chcę ci dobrowolnie pomóc. Wiem, że jesteś obłożona klątwą i że twój stan się pogarsza. Rozumiem, jak się czujesz. Moja stryjeczna ciotka, hrabina de Lonfal, zapadła kiedyś na dziwną chorobę, która zaczęła ją toczyć od środka. Czuła się coraz słabiej. Gasła w oczach. Pamiętam, jak mówiła, że najgorszy jest nie ból, tylko to, że traci panowanie nad własnym ciałem. Była taka bezradna. Boję się, że ty się czujesz podobnie. Wiedźmin powiedział, że możemy spróbować przenieść twoją klątwę na mnie. Ja chcę to zrobić, Vivien. On cię kocha, widzisz? Jak jest dobre. Dlaczego? Bo cię kocham. O. Na turnieju mogłem zginąć. Chciałem pokonać dla ciebie Charleya, ale sam już rozumiem, jaki byłem głupi. Narażałem się bez sensu. A teraz mogę zrobić dla ciebie coś prawdziwego. To jest bohater, ja widzisz? Nie chcę nikogo obarczać tą potwornością. Widziałeś przecież, jak to wygląda. Wiedźminie, mówię do ciebie, bo jesteś starszy i mam nadzieję bardziej rozsądny. Sądzisz, że to dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Sam tego chcę, no. Moim zdaniem warto spróbować. Spodziewam się, że na organizm w pełni rozwinięty i silny klątwa zadziała słabiej niż zadziałała na płód. Słyszałaś opinię Wiedźmina. Vivien, zróbmy to razem. Jeśli chcecie zrobić to razem, to chociaż beze mnie i nie mówcie o tym. No dobrze. Byłam gotowa na śmierć. Tym bardziej jestem gotowa spróbować czegoś szalonego. Jedziemy nad moją sadzawkę w lesie, tak? Oczywiście. Jedziemy. Brum, brum. Skoro wszystko już ustaliliśmy, to nie ma co tracić czasu. Jedziemy. Brum, brum. A ty co się tak cieszysz, gościu? Zostaniesz zamieniony w ptaka. Będziesz oszluzgiem albo bazyluszkiem. Albo wilgołakiem. Rozumiecie, jaki to jest śmieszny żart? Wilgołak, że jak wilga i jak wilkołak, że zamiast zamieniać się w wilka, zamienia się w wilgę i dlatego jest wilgołakiem. To jest śmieszne. Prawda? No, nie powiecie mi, że nie jest. Wilgołak. To jest śmieszne. Nie znać. Witaj, ta twoja ciotka. Cześć, Geralt. Co się z nią stało? Cześć, Geralt. Tak, za panienkę Vivien, ja to wszystko muszę robić, ale... Iom, ty to jesteś taki trochę, bym powiedział, opóźniony w rozwoju z tymi swoimi czasami reakcji. No masz fajne odbicie. To teraz ja sobie pomedytuję, zrobię znak OK ręki albo mukę, jak kto woli i będzie sztos. Jak to mówi młodzież? Ale dorodna ptaszyna. O, i pani Wilga.
Kurczę, a może chcesz po prostu taką kobietę? Nie uważasz, że to będzie atrakcyjniejsze? No... Tak właśnie wyglądam. Jeszcze możesz się wycofać. To żaden wstyd. Ale... Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to i ja dam radę. Zresztą... Wcale nie jest... Pocałuj ją w ten dzióbek. Daj jej dzióbka. Możecie do siebie słodko mówić, na przykład dziubasku. Albo dziubdziuś. Ale byłaby lipa. Jakby on umarł nagle i tak, okej, okay, to tak bym zniknął, to on umiera w konwulsjach, bo jest ranny. No to co, dzióbku? Zamknijcie oczy i nie ruszajcie się. Zobaczymy, czy drgnie. Na razie nie. Żadne z nich nie drgnęło. Tak. Ej, ruszasz ustami. Jeżeli skończysz tak jak ja, to... Chciałam, żebyś wiedział, że... Nie zostawię cię. Wiecie, że możecie klątwy między sobą przekazywać dla Becky? Jak komuś będzie na przykład przeszkadzał i będzie musiał wyjść na zakupy... Sobie swoje odbicia w wodzie. Skupcie się na tym. Tylko na tym. No. Teraz... Otwórzcie oczy. Zaraza. To chyba zadziałało. Ale ona wyparowała. Co jest grane? Aha, ona jest teraz naga. No spoko. Aż tak mocno walnęło? Kurczę, dlaczego te liście muszą być? Te inne kwiatki. Geralt mógłby skorzystać i sobie popatrzeć. No, w sumie widzę, że sobie patrzy. Odwrócił wzrok. Geralt, nie patrz! Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że cokolwiek się wydarzy. Czytałem opisy takich rytuałów w grymuarach, ale wszystkie podawały pewien warunek, który uważałem za absurdalny. Jaki warunek? Obie osoby musi łączyć prawdziwe uczucie. Aha, czyli serio? Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume, coś się zmieniło? Wyrastałem ci skrzydła? Tak, jakby mnie ktoś walnął taranem. Ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej. Tylko skóra mnie trochę swędzi. I teraz się okazuje, że jego skóra gnije. Pokaż to, pokaż rękę. Tak, coś się na pewno wydarzy. Albo czy pazury ci nie rosną? Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivienne. No już się ubrała. Co dalej? Żyjcie długo i szczęśliwie. Wiadomo. Teraz będziecie żyć długo... Kurde, serio jest to? W tym razie obserwuj się uważnie. No. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Dzięki, Geralt. Proszę, oto twoja zapłata. Nie chcę pieniędzy. Będę mogła wreszcie chodzić na bale albo wyjechać gdzieś daleko. Już, jaka szalona. Jak ptak. Nie żartuj sobie w ten sposób. Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz beze mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja ci dziękuję. Wiedźminie. Nie ma sprawy. Bywajcie. Co, idziecie za rękę? Nie. No. To co, jak to, tak obstawiam, że jakieś 50 na 50 szans, że coś się zaraz tam, no właśnie, stanie. No. No. Co? Tu w lesie? Z panterką? Cześć, Geralt. Pozdrawiam cię. Witaj, Wiedźminie. Co słychać? Nic, no tak czekam, aż coś zaczniecie robić. Może pomedytuję i znikniecie nagle w pieleszach lasu, robiąc dziwne rzeczy. Cały czas tu czekaliście? Cześć, Geralt. Pozdrawiam cię. Tak grzecznie? Podejrzane. No, ale w takim wypadku ja bym chciał jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzić, bo skoro mi się tutaj poziomy blokowałem, to może znaczy, że mogę jakąś tutaj kolejną mutację? Nie, nie mogę, brakuje mi. A w takim wypadku, skoro mi brakuje, właśnie jeszcze tu w postaci bym sobie
No, Barnabas Pokoziomek, Ania Henrietta, Detlaf, już wiem jak się nazywa. No i co, udało się ustalić. Aha, czyli Guillaume nie zauważył się żadnych efektów. Dobra. A Vivi? Troje wykonali rytuał. Aha, no dobra, czyli sobie żyją długo i szczęśliwie i nie ma żadnych jakichś takich negatywnych tych. No to w sumie fajnie. Dobra, śmiesznie. No, to co? No to... Co słychać? No to nic nie słychać. Stare nie chcą zdychać, a młode nie chcą dawać. No. To co? To mi zostało tylko zadanie główne, ale mamy już godzinę na odcinku, więc taki jeden taki tuściutki sidequestik. Mam nadzieję, że wam się podobał. A tymczasem, co mogę powiedzieć? Bywajcie, bawcie się dobrze, o miłego oglądania i miłego turniejowania. Elo.